Siemanko, jest godzina 6:40 na pięknym Santorini. Próbujemy wyczaić teraz wschód słońca. Ogólnie jesteśmy troszkę zaspani, ale jest fajnie, przyjemnie. I niestety ISO 4600, bo jeszcze jest za ciemno. Jest coraz jaśniej. Już tam gdzieś powoli będzie się robił wschód, o ile te chmury przejdą. Szukamy dobrego miejsca, żeby zrobić jakiegoś timelapsa, posiedzieć, żeby było troszeczkę romantycznie, wiecie. To nie tylko parkour, nie tylko parkour. No to chyba znaleźliśmy miejsce. Tu będzie robiony timelapse. Znaleźliśmy fajny obiekcik. Zrobimy pierwszą nagrywkę trzeciego dnia, będąc tutaj. Coś małego na razie. Po południu jedziemy do Oja, to tam poskaczemy bardziej. Znaczy ja poskaczę, a tutaj na razie taki wstępik. Bardzo popularny środek transportu na Santorini. Skutery i kłady. Mamy trzy owocki, pomarańczkę, jabłuszko i cytrynkę. Hopla. Będziemy próbowali dostać się na IE. Autobus kosztuje prawie 2 euro od osoby w jedną stronę. No ale no co, no da się to zaoszczędzić. Będziemy próbowali łapać stopa. Próba numer 1. No nie zawsze to wychodzi, nie zawsze. Nie wiem. Aha. I na lewo będzie parking. Okej. I idźcie tą drogą, co jest przy kalderze. Dobrze. I pójdziecie cały czas do IA. Okej. Okay. A daleko tak około? Tam nie wiem, 3, 4, 5 kilometrów? No, trochę więcej. No. Trochę więcej. To jest pan Marek, którego spotkaliśmy. Witam, pozdrawiam. Spotkaliśmy na wyspie. Bardzo fajnie. Idziesz, rozmawiasz i nagle znikąd znajduje się Polak. To jest bardzo fajnie. No też znikąd, no widzę. Są pan prowadzi pralnię na wyspie. Tak, bardzo fajnie. Jakbyście odwiedzali, to wiecie gdzie brać. Dziękujemy bardzo, miłego dnia. Trzymajcie się. Do widzenia. A my lecimy dalej w stronę I. Naszym pieskiem. Naszym pieskiem. Piesek cały czas nas czeka. My jesteśmy tu, a i ja tam. Jeszcze parę minut albo godzin, ale dojdziemy. Nie no, zaraz łapiemy stopa. Dotarliśmy z powrotem do drogi. No to co? Raz, dwa, trzy, łapiemy stopa i jesteśmy na i. Chyba nie. Tak? Thank you, Ben. My name is Kamil. Bye. Have a nice day.
Thank you. To się udało, złapać stopa. Jesteśmy na I. No to szukamy widoków, skoków i coś do jedzenia. Pan wylicza, jak stworzyć nowe mureczki dla osób przyjezdnych. Wskazówka na przyszłość, jakbyście podróżowali po Santorini, wszędzie byłyby napisy private, private, nie ma wstępu. Zawsze sprawdźcie, bo może warto iść dalej. Troszkę dzisiaj poskrakałem. Niestety to nie jest tak, jak się wydaje na filmach, że trwa to po prostu tak, wszystko się nagrywa jak się chce i tak dalej. Zrobiłem jedną traskę trzymając GoPro i cały zasapany, więc to nie jest takie proste. No i tak samo wszystko wysokości, więc to wszystko cały czas hamować, cały czas jak się opada, to jest po prostu mega problem. Ale nie poddajemy się jeszcze, jutro jest dzień, a teraz będziemy wracać, próbowali wracać stopy. Bye. Z tego co widzieliśmy na GPS-ie u tej pani, od nas do IA jest około 10 km, a więc troszkę się przyfarciło. Lecimy troszeczkę do domku odpocząć i jeszcze może jakiś wieczorny spacerek. My już na posiłku. Mała regeneracja. Zachód słońca. Przestraszyłem się. Siemanko, witam w mojej kuchni pełnej niespodzianek. Dzisiaj w naszej kuchni będzie cytrynka, już niestety rozkrojona, musiałem ją sprawdzić wcześniej, aby czy nasz nóż piękny, ostry, wspaniały jest na pewno ostry. Nagrywam jeszcze raz, ponieważ mikrofon niestety się zepsuł, ale tak to już bywa w telewizji, że nie zawsze wszystko jest spasowane. Dzisiaj zrobimy lemoniatkę, więc z naszej lemoniatki, uwaga, i w ten oto sposób powstała nam lemoniada, bardzo smaczna. Tak mi się wydaje. Nie, no jest mega. Polecam, jakbyście chcieli lemoniatkę od Tomi Leo 8. Zapraszam, wiecie gdzie się odzywać. Troszkę przerwy między skokami. Mamy fajny lifehack. Wybraliśmy się z butelką filtrującą wodę, bo tutaj nie ma takiej bieżącej z kranu, ona idzie prosto z morza. A płatna, no to za litr jest mniej więcej euro. A tam, wszystkie sklepy są zamknięte. A tam gdzie chcą cię oszukać, to i po 2 euro będzie litr wody. A żeby oszukać, lejesz za darmo z kranu. Aktywny węgiel pracuje. No i tak naprawdę cały wyjazd żyjemy na takiej oto butelce. Czasami podchodzimy do kogoś, czy nam nie naleje. I działa. Ponownie wkradłem się do ogrodu.
i nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak te cytryny pięknie pachną. W Polsce one tak pachną, ale potem jak je nasączą, wstrzykną sterydy i inne rzeczy, a tutaj macie to naturalnie. Koniec, takie krótkie podsumowanie. Jeżeli chodzi o region tutaj, jakbyście się wybierali, wybierajcie Firę, Firo Stefanie, ewentualnie Imero Wigli, czyli to jest cały ten rejon, gdzie tutaj się właśnie znajduje. Imero Wigli jest na końcu, my jesteśmy w Firo Stefani i za wami jest Fira. Te trzy regiony są najpiękniejsze, uważam. Na samym końcu wyspy jest najbardziej znany region, wydaje mi się Ia, albo inaczej pisane Oja, zwał jak zwał, ale mówi się tutaj Ia, ale tam jest znowu drogo. Dużo turystów. Ja ogólnie jakoś tak no nie podoba mi się. Jeżeli chodzi o skoki, na pewno się tam coś znajdzie, ale natomiast w tych tutaj regionach, w których głównie skakałem, jest naprawdę przednio. Da się łapać stopa. Jedzenie miejscowe jest ok, ale jak ktoś jest przyzwyczajony do swojego, to raczej nie przerzuci się na grecką dietę. Dajcie znać w komentarzu, jak podobał wam się ten film. Lajkujcie, przekażcie dalej, bo niebawem lecimy z kolejnymi vlogami i kolejnymi przygodami. Piona!